Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Nawet Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak się cieszymy z tego, że przybyliście na ten dzisiejszy nasz koncert. Dwa dni pracy, ciężkiej pracy na warsztatach gospel w Mszanie Dolnej, to już są nasze trzecie warsztaty. Zanim rozpoczniemy, zanim coś jeszcze więcej powiem, prosiłbym, abyście Państwo powstali, ponieważ 21 października o godzinie 2021 roku zmarł wielki przyjaciel rodziny gospelowej, założyciel i prezes Stowarzyszenia Gospel, Darek Bigosz. Chcielibyśmy minutą ciszy uświetnić jego pamięć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, organizatorami tych warsztatów był Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. Partnerem jest Stowarzyszenie Gospel oraz Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej. Patronem medialnym Telewizja Limanowska, TV28. No cóż, przez dwa dni 26 uczestników, tak jak już wcześniej wspomniałem, pracowało. Przygotowywało się do warsztatów. Warsztaty prowadziła Gabi Gąsior. Witamy ją bardzo serdecznie brawami. I myślę, że wszystko, co miałem do powiedzenia, przynajmniej na wstępie, to już powiedziałem. Zapraszam Was do zabawy i oddaję mikrofon Gabi.
Dobry wieczór, kochani. Witamy was bardzo serdecznie. Przywitaliśmy was psalmem 113, który mówi o tym, aby słudzy pańscy chwalili swojego Pana. A solo zaśpiewała dla was pięknie Ania. Wielkie brawa dla Ani. Tak w trakcie piosenki pomyślałam, że skoro już tutaj jesteście, to koncert zazwyczaj szybko się kończy, więc żebyście nie wyszli stąd z niedosytem, to chciałabym was od razu zaprosić do śpiewania. Co wy na to? Świetnie, wspaniale. Słuchajcie, to wyjdziemy jeszcze raz na ten utwór. Nauczę was króciutko fraz i spróbujemy razem. Tak? Wspaniale. Prosimy zespół. Można klaskać, słuchajcie. Okej, zrobimy tak. Ja zaczynam, powtarzacie za mną. Uwaga. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona, że tak cicho. Spróbujemy jeszcze raz? Okej. Okay. Troszeczkę więcej podparcia. Przepony. Halleluja, halle. 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 Yeah, yeah. Dobrze, słuchajcie, zrobimy coś takiego. Zobaczymy, kto jest głośniejszy. Publiczność czy chór, okay? Więc jak śpiewa chór, to publiczność milczy. Jak śpiewa publiczność, to chór milczy. Tak, wiemy, o co chodzi? Okej, okay. Zaczyna chór. Halleluja, halle. Halleluja, halle. Halleluja, halle. Dlaczego jesteście po tej stronie, a nie po tej? Ale cóż, może za rok zapraszamy was. Połączymy siły. Raz, dwa i halleluja, halle, halleluja. Sobie pomyśleliśmy, że chcielibyśmy was dzisiaj na tym koncercie chociaż na chwilę zabrać do nieba. Nikt z nas jeszcze tam niestety nie był, ale według opisów w Biblii niebo to jest wspaniałe, cudowne miejsce i jego cząstkę możemy wprowadzać już tutaj na ziemi. I ten utwór zupełnie inaczej śpiewa się z taką świadomością, że osoby bliskie odchodzą. Darek Bigosz, niedawno dowiedzieliśmy się też, że w piątek odszedł dosyć w bardzo młodym wieku też nasz kolega, nasz przyjaciel, muzyk. Zupełne zaskoczenie dla wszystkich. I pewnie, gdyby nie ta świadomość, że jest niebo, że jest to życie
wieczny, szczęśliwości, bez smutku, bez żalu, bez chorób, bez płaczu, to ciężko byłoby pogodzić się z odchodzeniem nas wszystkich. Więc kochani, myślę, że ten utwór teraz jakby nabrał troszeczkę nowego znaczenia. Pozwól zabrać się do nieba. Pozwól chwycić się za rękę i zaprowadzić się tam, gdzie łzy ociera sam Bóg, gdzie nie ma już płaczu, nie ma już krzyku, nie ma już chorób. Pan Bóg czyni wszystko nowe i zaprasza nas, żebyśmy tam razem z Nim zamieszkali na wieczne czasy. Amen. Zaśpiewa dla Was solo Agnieszka. Świetnie.
młynek, prawo, młynek, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, młynek, prawo, młynek, lewo, prawo, tak jest. Jeszcze raz. Bardzo się zmęczyliście, dobra. To będzie teraz żywy utwór i naprawdę, jeżeli poczujecie, wyrwie was z siedzenia. Jesteście u siebie, słuchajcie. Zapraszamy. Oh,
jednak siedzicie, okej. Okay. Słuchajcie, to jest piosenka, bardzo świeża. Po raz pierwszy na warsztatach przez chór została wykonana właśnie tu, na tych warsztatach. Po raz pierwszy napisałam do tego utworu głosy i to jest w sumie wykonanie premierowe. Także proszę was jeszcze raz o brawa dla chóru, bo naprawdę dali czadu. Słuchajcie, ten temat nieba jakoś tak się przewija dzisiaj na naszym koncercie. Niebo, niebo, nie boję się, bo czuję, że niebo czuwa nade mną. Refren bardzo prosty. Jak tylko złapiecie, to przyłączajcie się. Oh,
każdego dnia. Niebo, niebo, nie boję się, bo... Zapraszam do nas, do mikrofonu Natalię. Natalia zaśpiewa dla nas piękny psalm 34. Zapraszamy. Wielkie brawa. Them. We will deliver them.
Natalia. Patrząc wstecz na swoje życie, myślę, że nie umiałabym zaprzeczyć temu, że przez cały czas czuję przy sobie jakąś siłę, która podnosi mnie zawsze wtedy, kiedy upadam. Mogę to nazwać siłą, mogę to nazwać strumieniem, do którego zawsze mogę przyjść, zaczerpnąć świeżej wody. I wiem, że ten strumień, to źródło nigdy się nie wyczerpie. Czasem siła ta jest jak powiew wiatru. Przychodzi, kiedy chce i odchodzi, kiedy chce, ale zawsze napełni wiarą, nadzieją, pokojem. I w końcu mogę nazwać też siłę tą światłem. Bo potrafi rozjaśnić każdy mrok. Także i te moje mroki, ten mój mrok, który jest we mnie. I wtedy, kiedy to światło pojawia się, mogę zajaśnić jak południe. Nie mogę zaprzeczyć, że On zawsze jest przy mnie. Zawsze jest. I dzisiaj tutaj też.
jest takie światło. Zawsze jest przy nas, zawsze jest blisko. Dlatego dzisiaj w tych utworach śpiewamy, że Bóg jest dobry, że zawsze, kiedy prosimy o coś, to daje nam podwójnie. Wszystkie ludy ziemi chwalą Boga. Takie słowo znajdujemy w psalmach, takie słowo znajdujemy teraz też chcemy zaśpiewać wam utwór w klimacie afrykańskim. Będziemy śpiewać w języku angielskim, ale to jest taki trochę angielski, afrykański. Będziemy śpiewać o tym, że Bóg jest dobry, że jest przy nas, że zawsze zsyła nam łaskę swoją podwójnie. Jeżeli czujecie w swoim sercu, że też tak jest, doświadczacie tego w swoim życiu na co dzień,
przyłączcie się do nas. Double down.
Kochani, będziemy się już żegnać z wami ostatnim utworem. Będziemy śpiewać o tym, że mamy przyjaciela, który oddał za nas życie i jest przy nas cały czas. Dziękujemy wam bardzo za ten czas. Mam za sobą troszkę płyt, jeżeli ktoś z was chciałby zabrać muzykę do domu, gospel. Zapraszam serdecznie, po koncercie można tutaj przy tym stoliczku nabyć. Płyty są 3 różne rodzaje. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy wam za ten czas i mam nadzieję, że się do nas przyłączycie w tym ostatnim utworze. A ja jeszcze szybciutko zapowiem muzyków, którym dziękuję z całego serca. Szymon Markiewicz, instrumenty klawiszowe. Razem ze mną współprowadził warsztaty przez te 2 dni. Staszek Strzednicki, gitara basowa. I Łukasz Giergiel, perkusja. I kochani, proszę was o wielkie, gorące brawa dla tego wspaniałego chóru warsztatów gospel w Szanie Dolne! Tak jest. Dziękujemy bardzo organizatorom, dziękujemy za nagłośnienie, wspaniałe światło. I cóż, przychodźcie na te koncerty, bierzcie udział w warsztatach, bo myślę, że trochę radości chyba dzisiaj wyniesiecie, może tak ociupinkę w sercach, co? Dużo, okej. Okay. Bardzo się cieszę. To co, zaczynamy? Yeah.
bardzo. Szanowni Państwo, Chór Warsztatów Gospel w Mszanie Dolnej 2021, Gabi Gąsior, no i nasz wspaniały zespół. Wielkie brawa dla nich. Czy pytanie jest takie, czy zechcieliby Państwo jeszcze coś usłyszeć? Od początku jeszcze raz, tak? No i nie wiem, czy dadzą radę od początku, bo tu troszkę duszno na scenie, podejrzewam. Ale pytanie do Gabi, czy coś jeszcze zaśpiewacie? Ale to musicie się wy postarać. Troszkę jeszcze więcej energii. Oni sporo energii dali z siebie. Słuchajcie, to co, zaśpiewamy coś, czy tak średnio? Średnio, nie? Średnio. Chyba nie chcą z nami śpiewać, tak jakoś cicho. No dobra, to zaśpiewamy jeszcze jeden, ale śpiewacie razem z nami, co? Okej, na stojąco. Wspaniale. Słuchajcie, bo całość od początku to jutro, a dzisiaj myślę, że jeden utwór jeszcze spokojnie możemy zagrać. Okej? Ja myślę, że pójdziemy do nieba, co? Jeszcze raz. Okej, tutaj już mamy układ przećwiczony, więc teraz już na pewniaka. Słuchajcie, You Can Dance, bez żadnej reklamy i podtekstu. Po prostu tańczymy i śpiewamy. Pamiętacie nasz układ? Okej, w prawo zaczynamy i w lewo. Tak jest. Jeszcze możemy zrobić obrót, słuchaj. Dołożymy. Potrzeba, bo są w sercu zaśpiewaj.
wiele nie potrzeba. Głośno w sercu zaśpiewaj tak. Pozwól zabrać się do nieba, tam karnawał wiecznie trwa. Wcale wiele nie potrzeba. Słuchajcie, Gabi Gąsior, chór warsztatów Gospel Mszana Dolna. Partie solowe Anna Przeklasa-Bierowiec, Natalia Wójcik, Agnieszka Rosiek. Brawa. Gabi już podziękowała wszystkim, ale my byśmy też chcieli podziękować, albo ja bym chciał podziękować w imieniu, nie wiem, Ośrodka Kultury, może Mszany Dolnej. Poprosiłbym tu panów, jeśli można, zapraszam i panie również zapraszam. Tutaj na dół, jeśli można, zapraszam. Przede wszystkim to tak, bardzo gorąco chciałem podziękować Gabi za to, że przyjechała do Mszany, że prowadziła z nami te warsztaty, znaczy z wami. Myślę, że jeszcze raz się spotkamy. I taka oczywiście w imieniu organizatorów skromna wiązanka i jeszcze pamiątka. I taka pamiątka, Gabi, żeby ci przypominała Mszanę Dolną. Tam jest między innymi przepiękny album Gorce, więc dzięki bardzo. Kochani, dalej. No nasi muzycy wspaniali. Powinienem zacząć, tak naprawdę nie wiem, ale chyba od naszego ziomala, bo można powiedzieć, że jest naszym ziomalem. To jest Łukasz Giergiel grający na perkusji. Co prawda Łukasz się przeprowadził do Krakowa. Łukasz, bardzo ci dziękujemy. Nasz przyjaciel. Dzięki, Łukasz. Pamiętaj o nas, zaprosimy cię zawsze. Można powiedzieć, że możemy podziękować drugiemu naszemu ziomalowi, bo został zakupiony już do Mszany Dolnej. A stało się to dzięki temu, że poznał Anię, która jest w naszym chórze. Niedawno wzięli ślub i można powiedzieć, że Szymon jest już nasz. Szymon Markiewicz. Wspaniały muzyk. Szymon, bardzo ci dziękujemy. Szymon przyjeżdża do nas na próby, słuchajcie. O, pomachał do Ani, tak. No i teraz nie bardzo wiem, co zrobić, bo poznałem Staszka 3 lata temu. Natomiast co tu zrobić, żeby cię, Staszek, kupić do Mszany? Jak to zrobić? Jeszcze raz? A, no to powiedz mi, że jesteś nasz ziomal. Staszek Szczetnicki, dziękujemy bardzo, Staszku. Gitara basowa. I kochani, nie pojawiła się na scenie dzisiaj, bo niestety nie dała rady z przyczyn wiadomych nam chórzystom, ale była, jest z nami na koncercie, zaszczepiła gospel w Mszanie Dolnej, prowadzi cały czas chór. Lea, chodź do nas, bardzo ci dziękujemy. Lea Kielczen.
No bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim uczestnikom warsztatów. Dziękuję, że byliście z nami, że poświęciliście ten czas. Co jeszcze? No tak, technika. Mikser dźwięku, czyli cały dźwięk, który dzisiaj słyszeliście. No to praca Zbyszka, mojego szwagra. Zbyszek, dzięki bardzo. Wielkie podziękowania dla Piotra, który obsługiwał oświetlenie. Oczywiście naszym partnerom, Stowarzyszeniu Gospel i Zespołowi Pracowego Światowych w Mszanie Dolnej, bo pierwszy dzień warsztatów właśnie tam się odbywał, w Zespole Pracowego Światowych. Telewizji Limanowskiej TV28 za to, że jest z nami, relacjonowała, będzie pewnie za chwilę chciała was przepytać. I już nie przeciągam, przypominam, tutaj są płyty, które Gabi będzie za moment, można je nabyć, gdyby był ktoś zainteresowany. I jeszcze chciałem o jednej osobie wspomnieć, ponieważ pierwsze gospel w Mszanie pojawiło się chyba tutaj 15 lat temu. Ja zaprosiłem wtedy Schole z Sieprawia i jest z nami chyba Ewa. Ewa, słysz. Ewa, dzięki, bo zaszczepiłaś ten gospel w Mszanie też wspaniale. Jest gdzieś to Ewa. 15 lat temu, tak? Ewa to było chyba. No to jak już tak dziękujemy, no to może podziękujmy też Piotrkowi, który, dzięki któremu jesteśmy tutaj. Bo w tych na razie skromnych warunkach, ale stworzył nam fantastyczny no, nastrój i myślę, że warto mu podziękować, bo to nie jest kwestia jednego dnia, tylko to jest kwestia, no, myślę, dwóch tygodni, ale z tym w tym zespole również jest Marysia, jest Zuzia i pani Basia, które piękną scenografię nam przygotowały i były z nami przez te dwa dni. Serdecznie dziękujemy. No to cóż, muzykę churalną będzie można usłyszeć 21 listopada w niedzielę w Kościele Miłosierdzia. Po raz któryś będzie przegląd chórów zagórzańskich, więc zapraszamy, jeśli ktoś chciałby usłyszeć troszkę inną muzykę, ale gospel również się pojawi. Dziękujemy bardzo wszystkim, że byliście z nami i pozdrawiamy was serdecznie. Dobrej nocy.